przestrzeń był szeroki i żeśmy byli do marca. Pod koniec marca nas wywieźli do Uherc. W Uhercach podjęliśmy w ramach protestu, że nie załatwiają naszych prośb, czy nie, że bez nie, ten podania o zwolnienie są bez odpowiedzi, no to podjęliśmy, że będziemy głodować 5 dni. No i głodowaliśmy 5 dni i efekt też mizerny był, bo co ta władza się bardzo tym przejmowała, nie? No i pod koniec lipca chyba nas wywieźli z powrotem do Rzeszowa za Węże. Tam więzienie. Normalny areszt śledczy i rygor, tak jak we więzieniu znowuż. Znowuż musieliśmy walczyć o to, żeby pootwierać cele, żeby mogliśmy chodzić na spacer, też nas, no jak we więzieniu, spacernik, siatka do góry, wszystko takie tylko kojce były malutkie i tam troszeczkę, no bo każdy chciał wyjść na dół. No dopiero po miesiącu to tak, że mogliśmy wychodzić wszyscy razem. W związku z tym, że było, w Załężu był reżim taki czysto więzienny, nie mieliśmy do niczego prawa, cele pozamykane, wszystko pozamykane na 7 spustów, jak w więzieniu, no to zaczęliśmy protestować. Protestować i tam protestowaliśmy mocno i siłą. Przez okna krzyczeliśmy, przez te miski, wszystko inne. Na końcu żeśmy rozbijali ściany nawet, żeby jeden do drugiego wyjść i drzwi można było otworzyć. No i tak żeśmy zrobili. Ale w tym czasie już też żeśmy tam nic nie osiągnęli, tylko że wypuszczali nas potem dość grupowo, nie? Grupowo i żeśmy byli. Ale długo tam nie byliśmy, was 2 miesiące w tych Rzeszowie. A też razem, bo tam i kryminaliści siedzieli. Mieli pretensje, że przeważnie te ciciarze byli tam z Krakowa, wszystko prawie przeważnie z Krakowa, że dzięki nam oni są zamknięci, bo też ich też chyba internowani, czy nawet na ten temat tak my gadali, nie? No widzicie, żeby nie wy, to my by jeszcze handlowali, a tak co, bo to ciciarze byli, co handlowali tymi dolarami, tym wszystkim innym. No i to dlatego mieli jakieś tam pretensje. Ale nie, żeby takie coś, żeby to dochodziło do jakichś czynów czy tego. Nie, to no, normalnie w taki sposób powiedziane po koleżeńsku, bo przecież wszyscy żeśmy się razem spotykali. I niestety ze Rzeszowa nas wywieźli do Łupkowa. I to może być tak, to mogło być, trudno mi to powiedzieć naprawdę, ale w Łupkowie żeśmy przywieźli nas i tam już byliśmy cały czas i masa ludzi. I to już było, wszyscy prawie byli z całej Polski tam. I z Wrocławia, i z Warszawy, i z innych części Polski. To już było takie, wszystkich tam zwozili ogólne te. Bo między innymi w tym Uhercach siedział też Maciurewicz Antoni. No razem myśmy siedzieli Maciurewicza, no ale on tak wykombinował, że uciekł, nie? Do szpitala się dostał i ze szpitala już wyjechał, to później opisywali ukrywał się w działalności podziemnej. No. Ale jak już byliśmy teraz w tym Łupkowie, no to tam już żeśmy, też nas bardzo dużo, 2 baraki były i pełniuśkie baraki. No ale tam już trochę wolności było, bo niezamykane baraki nie były zamykane. Mogliśmy wyjść na zewnątrz, gdzie chcieliśmy, ale było obgrodzone, tak nie, że obgrodzone siatkami, żeby nie chodzić tam do więźniów czy gdzieś, bo to był taki ośrodek roboczy. Nie było muru dookoła, tylko siatki podwójne, nie? No ale przynajmniej było widać Bieszczady. Tak jak na filmach niekiedy westernów. Na konikach sobie jechali i tego. Nawet jeden, a my tam zimą siedzieli, jeszcze jak śnieg popadał,
to jeden nawet tak powiedział, kurde, warto by było siedzieć, żeby taką przyrodę widzieć. Bo to naprawdę było fajnie. Te siatki tak śniegiem zatego, bo no, w górę, nie, to Bieszczady, no to tak, tak, to fajne, ale cóż, siedzenie jest siedzenie, nie, i trzeba by siedzieć. No i, ale co miesiąc zwalniali. Co miesiąc kogoś tam zawsze zwalniali. Także ubywało nas. Ale my byli pewni, jako górnicy, jako wszyscy, że na dzień górnika może nas zwalnią. No zwolnili kilka ludzi, ale w dalszym ciągu my zostali. Więc zostałem ja, zostali z kopalni Mysłowice, Bogula i Ackerman, jeszcze Jedynak też z nami był. I jeszcze chyba 12 nas w suce jechało, było nas tam. I zostaliśmy do końca, 23. Przepraszam, jeszcze teraz coś takiego ważniejszego powiem. Nie wiem dlaczego, ale wszyscy, cały czas my mieliśmy przydzielone wychowawca tak zwany. Tak w więzieniu, wychowawca. I proszę sobie wyobrazić, dość dużo było zwolnionych na dzień górnika. Górników zwolniono, tymi zostali, tyle ludzi przybyło ważniejsi. Ten wychowawca przyszedł do mnie i mi mówi, bo jeden barak i drugi barak, nie? To tam było trzech, tu było pięciu czy sześciu. Mówi, panie. Mówi, a pan jest bardziej rozsądniejszy albo coś? No nie wiem, no tak, tak się stało. Ja się dziwiłem, czemu akurat do mnie przyszedł. I mówi, wie pan co, no idź tym ludziom pan powiedzieć, niech przyjdźcie wszyscy tutaj, weźcie sobie dwie cele i tu są, możecie być. Nie? No ale nic więcej mi nie powiedział, no to mi, poszłem powiedzieć kolegom, słuchajcie, no ten barak co teraz robić, pomalować, żeby tam więźniów będą sprowadzać, a żeby myśmy się tu, no to nie było problemu, bo przecież co, jedni tam będą siedzieć, no to żeśmy tak już te zorganizowali się. No i szykowaliśmy się powoli do Wigilii. Co kto miał, czy jak, bo tam mieliśmy paczki, bo dostawaliśmy też jak ksiądz przyjeżdżał, czy tego, to zawsze coś tam przywozili. No to zrobimy tę Wigilię. A przychodzi ten wychowawca i mówi, pakować się. 22 to było, nie? 22. Mówi, pakować się. Do tego poszliśmy tam do biura tego i podawali nam te dowody, to co my mieli, pieniądze czy coś, co, to co było w depozycie, nie? W depozycie nam podawali, myśmy się popakowali, zostało jeszcze dwóch z Wrocławia. Patrzymy, przyjechały dwie suki, polonez z kogutkiem milicyjnym. I on tam poszedł bliżej powiedzieć i podsuwa, no przyjechaliśmy, a my śpiewali pieśni takie preskumoną, czy takie hasła, nie? Bo jak oni przyjechali, wiedzieliśmy, nie wiedzieliśmy nawet po kogo. A ten kolega znowu ten mówi, Jasiu, chyba pójdziecie do domu, bo mówili, bo ten zomowiec mówił, jakżeście ich wychowali, że takie coś śpiewają. Nie? No to tak niby to śmieszne, ale... Ale tak to było. No i rzeczywiście. Dotarli my wszystko do depozytu i załadowali nas do suków i to było chyba południe. No i nas wiozą. Nie wiemy gdzie. Pojechaliśmy do Uherc. Zabrali myśmy, do naszej suki przyszedł akurat Waliszewski. A do tamtej nawet nie wiem, bo to wszystkie trudno to powiedzieć. Nie? No i przyjechaliśmy od południa całą noc i rano żeśmy byli o 6 w Katowicach na lompy. Tam nas przywieźli na lompy, ale po drodze już żeśmy się dowiedzieli, bo te zomowce co chwilę stawali, no bo sobie wyobrażać, tyle kilometrów, a tyle godzin jechać. No i tam pili piwo i tego, a ten się zobaczył i się pytał, a może chcecie piwa? A te piwa nie było. No to mówię, no napilibyśmy się.
No to po pieniądze mieliśmy w depozycie, nie? No i akurat tego, no ale niech ktoś idzie ze mną po piwo. Jedyna chciał iść. Ja mówię, chłopie, nie iść, bo nie wiadomo, co z nami będzie, gdzie nas wiozą, bo tak stoimy co chwilę, cię zaszczelą, bo co powiedzą, że uciekał. Jak chce, niech przyniesie te piwa. Dali mi pieniądze i rzeczywiście ten zamawiec przyniósł te piwa. Ale patrzcie, panie, a panie z Wujka mówi. Ja byłem zaskoczony, siedzimy 12, ciemno, a on wiedział, że jest Wilka. Spostrzegawczy wiedział, co byłem. Ja sam byłem zaskoczony tą wiadomością jego, nie? No, że mnie zna. No i przywieźli nas na komendę, bagaże kazali zostawić do celi. Przynieśli czarne kawy troszkę i pokrmce chleba czarnego suchego. I poładowali nas do dwóch celi i siedzimy. Nie wiadomo, co nami robi. Ale pierwszego wołają jedynaka. Jedynak na ten. Poszedł, za pół godziny przyszedł chyba. I mówię, cześć chłopaki, idziemy na wolność. A ten już go tam pałą chciał walnąć, że to powiedział, nie? No i z kolei następnych by tego, no. I ja, Waliszewski, my wyszli ostatni. Ja wyszedł prawie ostatni. Ostatni, co mnie przesłał, ale u Gruby, nie u Gruby byliśmy, tylko u Baranowskiego. To jest szef SB był, nie? SB. No i ta zaczął uświadamiać nas, co mamy robić, gdzie możemy iść. I tak mówi, że mogę wszystko robić, mogę iść inny dzień pod kopalnię, pod krzyż, ale nie mogę iść w rocznicę, bo mnie zamkną. No i on mówił, my wszystko wiedzieli, co wy robicie. No to ja mówię, proszę pana, przecież my nic tajnego nie robili. Wszystko było legalnie, przecież wszystko, nie ma nic tajniaki, więc nie ma, bo my wszystko mamy nagrane, wasze zebrania, wszystko. No przecież my nic tajnego nie robimy, co by nie służyło ojczyźnie czy komuś. No i tak to było. No i dobrze, może iść pan do domu, bo żona się będzie denerwować. Bo oni już podobno było ogłoszone w dzienniku czy gdzieś, że nie ma już internowanych. No a my jeszcze 2 dni siedzieli. No i wyszłem z internowania. Z Waliszewskim żeśmy wzięli taksówkę, przyjechali do domu. Waliszewski powiedział, że nie wyjedzie za granicę, jednak wyjechał. A jeszcze jedno, w czasach tych internowania właśnie byłem, syn wszedł w maju do komunii. 16 maja do komunii. Nie dostałem przepustki, bo dostawali przepustkę. Ludzie tam internowani dostawali przepustkę. Jeździli do domu i zaś z powrotem. Ja nie dostałem ani razu. Akurat 2 dni przed 16 chyba przyjechało Międzynarodowy Czerwony Krzyż. To było w Łupkowie. Nie, przepraszam, gdzie to było. No, ale to te internowania. I przyjechał biskup na odwiedziny. No i mówi, że Bednosz załatwił wszystkim ojcom internowanych, że dostaną przepustki i pójdą do domu. Pojadą do domu na tym. A ten kolega nie wytrzymał, mówi, biskupie, przecież tu jeden siedzi, patrz pan, patrz, niech biskup patrzy, obrośnięty, nieogolony wcale, bo przecież zmartwiony byłem, no bo co, nie dostał, nie? No, o, no to jak po błogosławił i co miał zrobić, nic więcej mi nie mógł poradzić, nie? No, i jeszcze dzień przed przyjechał Międzynarodowy Czerwony Krzyż, przed tym majem. No i oni a się dziwili, że my śpiewamy, że my to wszystko robimy. No oni się dziwili ze Szwajcarii, ze Szwajcarii przyjechali. A ten jeden, ten był to, umiał potem, to tłumaczył to. I mówi, jeszcze jakby i ten przedstawiciel Czerwonego Krzyża poszedł do naczelnika i mu mówi to samo. Ale za parę minut był, przychodzi.
Nie da się nic zrobić ze mną, bo, no, żeby mi przepustkę dał, żeby jeszcze bym zdążył na komunię, nie? Bo przecież w sobotę. No niestety nie da, też tylko mi pogratowali, a to ze zwójka, że tego nie. No i to taka była moja satysfakcja z tego wszystkiego. Po wyjściu z internowania i podjęcia pracy na kopalni, miesiąc czasu było, pracowałem normalnie. Mogłem zjeżdżać na dół, mogłem robić wszystko przy szybach, pracować za sygnalistę. Było bez żadnych zastrzeżeń. Po miesiącu przyszli SB-ki do kierownika oddziału i zakazali mi pracy w niedzielę, w soboty, zakaz zmiany, zakaz wykonywania zawodu sygnalisty. Te wszystkie zakazy, które dostałem. A jeszcze oprócz tego, jeszcze mnie chcieli przenieść na inny oddział. Ale myśleli, na inny oddział nie jest, tylko kierownik. Dzięki szefostwu mojego oddziału zostałem w oddziale szyby. Bo warsztat jest na dole, biura do góry. I oni mówią, nie może pracować na dole, na warsztacie, my tu cały czas jesteśmy, nie będzie miał z nikim kontaktu, nie będzie miał nic do tego. Nic styczności z ludzią. No i te SB-ki tak się zgodzili, ale gołe szykty, zarobek, nie ma nic.